Witam, nazywam się Jakub Mielewski, jestem jednym z trenerów w firmie EMT Systems i dzisiaj pokażę Wam kolejne prezentacje związane z językiem CEM, troszkę bardziej zaawansowane. Co będziemy chcieli stworzyć? Może na początku będziemy dodawać kolejne wejścia, czyli zobaczcie, mam tutaj stworzone wejście czwarte, wejście piąte, wyjście czwarte, wyjście piąte. Do mojej tabelki dodaję również wejście czwarte, wyjście piąte, aby nam się łatwiej z tego korzystało. Co będziemy chcieli tutaj zrobić? Na początku może dodajmy nasze wyjście czwarte, które będziemy sterować operatorem również przypisania i będziemy to wyjście czwarte załączać w momencie, kiedy warunek wejścia pierwszego, wejścia drugiego będzie spełniony, czyli tak naprawdę przez warunek pierwszy, drugi. Natomiast trzecią sytuacją będziemy resetować. Podgrywając to do sterownika, zobaczmy, będzie to bardzo podobnie wyglądać jak przy zgrupowaniu operatorów N. W tym przypadku mamy operatory S. Wybierając ścieżkę podglądu, proszę bardzo, załączamy wejście pierwsze, pół warunku jest spełnione, wejście drugie, pełny warunek jest spełniony, wyjście czwarte zostało załączone. Gdy wyłączymy w tej chwili jeden z tych warunków, zobaczmy, że S został zapamiętany, czyli zalaczowaliśmy tak naprawdę sygnał wynikowy z naszej macierzy i wyłączamy go wejściem trzecim. To jest dosyć proste. Natomiast co się wydarzy w momencie, gdy dodamy kolejne wyjście, wyjście piąte, operator przypisania i dodajmy, że na dwa warunki niezależnie może się nam to wyjście załączyć, natomiast na warunek trzeci to wyjście się wyłączy. I tutaj jest tak naprawdę jeden mały smaczek ukryty w tym języku, taki, który nam pozwala wychwycić, który z setów określony w macierzy zadziałał pierwszy. Załączmy najpierw wyjście pierwsze, potem wejście drugie, wyłączmy wejście drugie, zobaczmy, całkowicie się nam wyłączyło podświetlenie tego seta, a po wyłączeniu wejścia pierwszego ten został podświetlony, czyli tak naprawdę na nasz efekt piąty zadziałał w pierwszej kolejności ta cewka zdefiniowana z przyczyny pierwszej. I oczywiście wejściem trzecim możemy to zresetować. Gdybyśmy mieli sytuację, że chcemy na efekcie drugim stworzyć sytuację, że inne dwa warunki muszą być spełnione, no to wtedy musimy dodać intersekcję do kolumny, czyli te dwa warunki muszą być spełnione lub dwa inne warunki. I przykładowo damy tutaj sobie wejście czwarte, operator przypisania, natomiast z folderów z prawej strony możemy wybrać z nasz cause instruction, możemy wybrać opóźnienie tego sygnału, przykładowo o 2 sekundy. I teraz, jeżeli będzie warunek trzeci spełniony lub warunek czwarty spełniony, to nasze wyjście drugie też ma się załączyć. Intersekcję musimy w tej chwili użyć, ponieważ w jednej kolumnie, gdybyśmy wszystko dodali, no to wystarczyłoby, że dwa z tych czterech warunków są spełnione, żeby nasze wyjście zostało załączone, a my chcemy zrobić te dwa warunki lub te dwa warunki. I teraz podglądając to oczywiście, ponownie wybierając ścieżkę podglądu, zobaczmy, załączamy wejście pierwsze, załączamy wejście drugie, nasza logika została spełniona, wyjście drugie zostało załączone, natomiast wyłączając jeden z tych dwóch warunków, czyli nie jest w pełni spełniony, załączając teraz wejście trzecie oraz wejście czwarte, które zaczyna nam odmierzać czas 4 sekund, proszę bardzo, czas 2 sekund, po 2 sekundach spełniony jest warunek i nasze wyjście drugie też jest załączone, tym razem z tych dwóch warunków zgrupowanych ze sobą. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym pokazać, tak naprawdę kolejność wykonywania operacji, gdzie powinniśmy patrzeć tak naprawdę na efekty. Gdybyśmy dodali tutaj kolejny efekt, skopiujemy sobie to w ten sposób,
i no, usuniemy tutaj oczywiście te rzeczy. Natomiast ważne, że przypisujemy go do wyjścia piątego i jeszcze raz do wyjścia piątego. Zobaczmy, co się teraz wydarzy. Gdy przykładowo tutaj usunę jeden set, żeby było nam łatwiej coś przetestować, tutaj zdefiniuję n, tutaj zdefiniuję n, przy czym tu będą operatory, raz będzie operator, proszę bardzo, setu, raz będzie operator resetu. Podgrywając to do sterownika, zobaczmy, jaki będzie tego efekt. Okaże się, że to, co jest najdalej po prawej stronie, czyli ma w efektach się znajduje w najdalszej kolumnie z prawej strony, to będzie miało najwyższy priorytet. Załączamy okularki i testujemy, czyli załączając w tym przypadku wejście pierwsze, nasze wyjście piąte jest załączone poprzez nasz efekt piąty w tym przypadku. Jeżeli będziemy chcieli go zresetować, no to możemy oczywiście spełnić warunek resetu, czyli wejście czwarte załączyć. Ono po odmierzeniu 2 sekund operatorem przypisania n spowoduje załączenie efektu ósmego, który jest operacją resetu na wyjściu piątym, czyli nasze wyjście piąte fizycznie jest wyłączone. Żeby to potwierdzić, możemy oczywiście wybrać sobie do naszej watch tabelki wyjście piąte i zobaczyć, że jest wyłączone. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na inne szkolenia w firmie EMT Systems.